Witamy w Weekly, naszym cotygodniowym przeglądzie cyfrowych treści. W tym tygodniu... Szalone taksówki, Rayman i premierowo Nintendo. Pełniakiem w tym tygodniu jest jedna z najlepszych bijatyk roku, Mortal Kombat, za wygórowaną cenę 220 zł. Pozycja zdecydowanie godna polecenia, ale być może nie w tej cenie. Słowem kluczem oferty tygodnia na Xbox Live są ulice. Tak więc za 200 punktów możemy kupić arkadówkę Streets of Rage 2. Ten beat'em up Segi z 1993 roku znany jest na pewno wszystkim fanom naparzanek i w tej cenie ciężko przejść koło niego obojętnie. 400 punktów kosztuje Sega Rally Online Arcade. Nostalgiczna ścigałka oparta na kultowej marce, tym razem wyposażona też w tryb online. Wygląda świetnie i gra się równie przyjemnie, szczególnie z przyjaciółmi. Trzecią i ostatnią przecenioną grą Segi jest Crazy Taxi, port z zapomnianego Dreamcasta. W tej grze jako szalony taksówkarz ścigamy się z czasem, wożąc klientów po najdziwaczniejszych zakamarkach nienazwanego miasta. Również ona kosztować nas będzie 400 punktów. Na PlayStation jak zwykle zalew gier. Z lekkim poślizgiem względem Xboxa dostajemy Daytona USA, arkadowe wyścigi Segi, o których wspominaliśmy już kilka tygodni temu. Idealny tytuł dla fanów tego klasyka. Fanatycy Plusa przez najbliższe 2 tygodnie mogą kupić go 30% taniej. Medieval Moves teamu odpowiedzialnego za Sports Champions to kolejna gra wymagająca PlayStation Move. Wykorzystuje znane nam z ich poprzedniej gry mechaniki, by stworzyć średniowiecznego on-railsowego shootera. Jeśli po średniowiecznych ruchach nie będziecie mieć dość machania, na dokładkę kupić możecie Move Fitness, powstałe zapewne jako odpowiedź na Wii Fit Nintendo. Czy warto? Oczywiście, że nie. Od ćwiczenia są pompki i przysiady. Obrodziło nam wyjątkowo ścigałkami. MotorStorm Apocalypse to kilkumiesięczna już gra z tego standardowego cyklu Sony. Osobiście nigdy nie byłem jej wielkim fanem, ale i recenzenci nie byli zgodni co do jej jakości. Tour de France to dla odmiany gierka dla fanów pedałowania. Jeśli jesteście w fanklubie tego corocznego eventa, nie krępujcie się kupić. Reszta z nas zdecyduje prawdopodobnie nie zmarnować pieniędzy na tę słabą adaptację. Who Wants to Be a Millionaire, czyli popularni milionerzy. W momencie, gdy mówię te słowa, gra nie jest jeszcze dostępna w sklepie, a notka prasowa nie wspomina, czy dostaniemy ją po polsku, więc jeśli jesteście na bakier z angielskim, radzę zachować ostrożność. Użytkownicy Plusa otrzymają w tym tygodniu 50% zniżki na ten tytuł. Rayman Origins to jedna z najlepszych platformówek tego roku. Warta polecenia wszystkim miłośnikom gatunku, ale do wersji cyfrowej zniechęcić może nieco cena. Już lada dzień na naszej stronie również unboxing edycji kolekcjonerskiej tej gry. To jeszcze nie koniec! Learning with the Puyos Episode 2 trafia na PlayStation Network 1,5 roku po premierze na WiiWare. Jest to gra edukacyjna dla dzieciaków w wieku przedszkolnym z żółwikami, kotkami i innymi cudakami. Na PSP Blaze Blue Continuum Shift 2, dynamiczna bijatyka, którą porównam do Guilty Gear'a i puryści pewnie pobiją mnie za to po głowie, ale hej, jak to się mawia, są cycki, jest okejka. Na deser zestaw klasyków z PS1, Namco Heritage Bundle, na który składa się pierwszy Tekken oraz Ridge Racer Type 4. Dziś po raz pierwszy zajmiemy się również konsolami Nintendo. Na wirtualnej konsoli 3DS-a Metroid 2 Powrót Samus na Game Boya. Powszechnie uważana za najgorszą część cyklu, co nie oznacza, że gra sama w sobie jest słaba. Ambasadorzy dostali za darmo dużo lepszą wersję NES-ową i tę radziłbym wybrać graczom, ale dla fanów cyklu jest to pozycja obowiązkowa. Na DSiWare dwa bardzo mierne tytuły. Pierwszym jest Escape Trick, The Secret of Rock City Prison za 500 punktów. O ile sam koncept gry logicznej, w której staramy się wydostać z więzienia, jest bardzo fajny, o tyle wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Druga gra to Just Sing Christmas Volume 3 za 200 punktów. Bardzo słaba gra karaoke i szczerze mówiąc pod choinkę wolałbym rózgę, węgiel czy czym jeszcze straszy się dzieci niż musieć przemęczyć tego słabiaka. Odradzam wszystkim bez wyjątku. Na WiiWare za 500 punktów Big Town Shootout. Prosty celowniczek, który nudzi się szybciej od własnego cienia, a szkoda, bo prostych i tanich gier zespołowych nigdy zbyt wiele. I to już wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień.